Siema mordy, z tej strony Norek, a z tej Lidia. A to jest Skyrim, którego możliwe, że będę nagrywać częściej, ponieważ Lola jest za dużo na kanale i jakąś różnorodność chciałem wprowadzić. A Skyrima lubię, fajnie mi się gra i jest to gra, przepraszam, którą można nagrywać kiedy się chce tak naprawdę. I w takie właśnie odcinki chciałbym nagrywać jakieś randomowe misje. I teraz co robię, to jakaś tam rękojeść śmieszne brzytwy Mechruneza. Może przedstawię moją postać, to jestem Nordem i pakuję się w sobie. Już wam mówię. Łucznictwo jednoręczna. Blokowanie, ciężki pancerz i kowalstwo. To są te, tak idę sobie w taką ścieżkę. Ja jestem. A krzyk, przepraszam, jakiego używam, to taki śmieszny ogień, jak możecie zauważyć. I tak sobie było. I w sumie nie wiem co. Jak widzicie, nie są jacyś mocni. Mam sobie, o, pokażę wam może mój ekwipunek. Mam całą orkową zbroję, cały secik i jakieś ukradzione rzeczy. Broń to taki mam przedświt śmieszny z misji, fajna broń i krasnoludzki łuk. To byłoby na tyle. O, ja to już byłem. I tak, odcinki to chciałbym z tego robić ze Skyrima jakieś, nie wiem, 15-20 minut, żeby nie zanudzać, ale za to, żebyście posłuchali, w sumie to nie, bo, no, o, czeladnik, tak, zajmijmy się skrzynią. Żeby jakaś różnorodność, żeby mam jakąś w końcu tak serię, którą mogę nagrywać sam, nie potrzebuję do tego nikogo, no tylko Lidię i... I mogę sobie grać, nagrywać, kiedy chcę. Tak. I... W sumie... Nie wiem, nie skupiłem się w ogóle teraz na grze, nie wiem gdzie jestem. Bo... O! Złamałem sobie wytrych. Na zamku. Śmiesznie. I nie wiem co teraz mam w ogóle robić, gdzie jestem. To wszystko przez to, że... się stresuję. I może przynajmniej teraz... Nagrywam teraz swój komentarz w innym całkowicie programie, więc powinna być jakość rozmowy lepsza. Znaczy mojego komentarza, w sensie super w ogóle pokój, z niczym w środku. No. Tak. Czy coś nie ominąłem przypadkiem? Nie, lecimy dalej. Ogólnie to nagrałem już sobie wcześniej odcineczek ze Skyrima. Ale. Dzień dobry. Ty, jaki koksu. Podpalmy dziadygę. Ale niestety jakość to po pierwsze była zła. Po drugie... serce róż śmieszne. Po drugie rozdzielczość była zła ustawiona. Niestety głupi ja nie zrobiłem żadnych testów najpierw. I wszystko się zrypało. Dobra, to... ale fajne wyglądają te szklane buciki. Ale są lekkie, więc ciul z nimi. Sprzeda się, będzie... Będzie na skórę dzikich zwierząt. Hech. Nie wiem co to jest. Tu jakaś skrzynia. O, pułapka. O, czarny jest. Jest. Pięknie. Co ta pułapka zrobiła mi? Nie wiem. Idziemy tu. Tu jest Skyrim, prawda? Tak. A może coś będzie tutaj? Pewnie dostanę się na górę tam, gdzie. Tam na zewnątrz. Na górę, gdzie się wtedy nie mogłem dostać. No. Powy, zabijajmy ich. Okej, umarł. A brzytwa jest gdzie indziej, więc trzeba będzie się wrócić chyba. I z tego co wiem, co mi kumpel mówił, to trzeba... w sensie... Dregu może kojarzycie, nie wiem. Pozdrawiam Drega i Zalecha. tak. I... z tego co wiem, to ostatni kawałek tej brzytwy całej... trzeba, żeby ją zdobyć... przejść przez misję, jak to się nazywa?
tej twierdzy zimowej. Trzeba być, zostać nowicjuszem, trzeba przejść tam parę misji, żeby pojechać na wycieczkę z tymi ziomkami i tamtą brzytwę dopiero się znajdzie, bo tak to jest to zamknięte dla nas. Niedostępny Jezus Maria, kamienie. Ogólnie Skyrim jest spoko, bo za każdym razem, ja tu przychodzę już go trzeci raz chyba, i za każdym razem coś spotykam nowego. O, ten już, ej, ziomuś, ej, chodź tu. Okej. Okay. Fuk! Co on zrobił? I za każdym razem, jak przychodzę teraz znowu, widziałem, znajdowałem wiele rzeczy, miejsc, których wcześniej nie widziałem, nie spotykałem, nie odwiedzałem. To jest zarąbiste, bo można przechodzić co bardzo dużo razy, a zawsze coś się nowego znajdzie. Jezu, co ty taki ziomuś strasz tymi magicznymi przedmiotami? Dasz radę. Lidia wierzy w ciebie. Z kim tyś? Z trolem! Sklepie cię, trolu. Przyklepał. Sklepie trola. Sklepałem. Sklepałem trola. Jest śmiesznie. Dobra, wróćmy się. I ktoś we mnie strzela jeszcze chyba. Nie wiem. Ale wiem, że trzeba zapisy często robić. Się nauczyłem, grając Skyrima, robić często zapisy, bo jeden błąd głupi może kosztować tym, że na przykład, nie wiem, użyjecie krzyku na ziomkach z białej grani, to macie tam przerąbane. Nie, nie czekajcie, tutaj nie można iść. To się gdzie indziej idzie. Tutaj, o, dobra. Wait, what? Ej, zgasł mi ekran. Ej, czy mam też? O, dobra, jest. Gdzie ta brzytwa jest? Tutaj, serio? Przecież tu przez chwilę byłem. Gdzie indziej pokazywały, w tamtam. No dobrze, no. Trzeba na górę zapierniczać. Nie wiem, skąd w ogóle się tu ten troll wziął. I ogólnie myślę, że przesadzam ostatnio z piciem herbaty. Dzisiaj jest godzina, już wam mówię, 22:29, czyli wieczór późny mocno, ale u was jest godzinę później, hech, bo mieszkam w Anglii. O, tutaj trzeba jeszcze iść. Spoko. I to już jest moja, nie wiem, 6 albo 7 herbata i się zastanawiam, czy nie robić sobie herbaty w termos i sobie po prostu dolewać, jak tak siedzę, gram, nagrywam, gadam z ziomkami. I moją żoną, tak było. Nie, niepotrzebne mi. Ej, widzę cię. O. Co za śmieszne schody. No. Tak! Dobra, miksturki. Miksturki się przydają. Mimo, że mam ten ciężki pancerz, to czasami mi coś zrobią i mnie boli. Więc się przydadzą zawsze. I czemu to dziwny, jakiś taki śmieszny ten pokoik? He? Gówno! Szczela do mnie! A tranoch ognia. A jak cię zabije, to ty wybuchniesz, prawda? A jego walniesz też? O, walnęło to też go. Dobra, spoko. I odcięcie głowy w płoń mienistym tle. I strzała w ręce. O to chodziło. No, także ten. Tak naprawdę to mi niepotrzebne. Ta zbroja podobno jest słaba. No, zdjęcie tej zbroi były. Co to? Było w innych celach, ale to nieważne. Nikt nie musi się tego wiedzieć. Wytrych, fajnie, kasa. Okej, lecimy dalej. Co to jest? To nie jest smok, to jest połączenie smoka, wieloryba z jeleniem, z dziwnymi porożami. Jezus Maria. Chodź tu. Okej, mam cię. Mam cię. Ej, chodź tu. Ej, Lidia. Co ona tam robi? Czy to ten tutaj ona doszła już tam? Jezu, pułapki. Nie rozumiem. O, fajnie. Klejnoty się przydają, bo mam... Co to? Alchemia. No, bardzo mi się przyda... A, klatki mi spadły troszkę. Dźwignia. Pociągnąłem dźwignię. Ciekawe, co zrobiłem. Jezu, Lidia, czemu się jarasz? Chryste, panie. Nieujarzmiona ta nasza pani.
Znowu się jarasz? Znowu się jaro. A! Beka. Coś otworzyłem, chyba tu, ale najpierw tu są jakieś drzwi. Czeladnik. Spoko, ziomuś! I w tym odcinku zamierzam jeszcze sobie ogólnie, nie wiem czy tam iść. Chyba i tak trzeba będzie tam iść. A tutaj byłem, tak? Tak, tutaj byłem. Jeszcze spenetrujemy sobie kopalnię. Tam zaatakowana przez tych... Nie, to jest Skyrim, nie chciałem, przepraszam. Przez degeratów. Czy jako... O, skrzynia. Kufer. Okej, okay, tylko to się przyda. Co? Jeszcze raz. Nie pamiętam, jak oni się nazywają. Regeneraci? Degerenaci? Nie wiem. Nie pamiętam, chodź tu. Renegat, tak, 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 tak było. I tam trzeba będzie ich pewnie poklepać, zaklepać na śmierć. Uratować wszystkich, jak zwykle. Jesteśmy przecież bohaterem Skyrim. Dragonborn! O, ta muzyka się dobrała. Uwielbiam w ogóle... O, skrzynka. Skrzynia! Ej, patrz, jaskinia. Ciekawe, co jest w środku. Echo, echo, F5. Ej, ziomuś! Ej, ej, spokojnie! Co to za wiedźma? Ej, wiedźma, jesteś słaba. Okej, okay. Nie była jakaś jednak mocna. Głowica, dobra, to się przyda. Solem, boże, już przeczytałem mózg mrozu, nie, nie chcę się bawić w alchemię, żadne takie śmiecie. Tu full damage się liczy. Chodź tu, klejnotku. O, kolejny klejnotek. O, jeszcze jeden, och, tyle klejnotów dusz. Kolejny, chodź, no. I mam, dobra, skrzynia, dawaj mi skrzynię i tam jest chyba jakieś drążenia, co? Łuk drążenia? Czy ja dobrze przeczytałem? Myśliwy łuk drążenia, Jezu, będę drążyć moich przeciwników. Co to? Strach, zniechęcenie, to nie chcę. Jakieś słabe. Słabe. Dobra, czyli mamy już kolejną śmieszną brzytwę, znaczy kolejną część brzytwy. Achillesa, czy jak mu tam było? Tu kolejne jakieś połączenie smoka z bawołem i w ogóle śmieszne rzeczy. Dobra. To z tego co pamiętam, to było tu, o. Kopalnia lewej ręki. Bo, nie masz, chyba prawą ma zajętą. Konik. Dobrze. I gdzieś oni tu mieli problemy. O tutaj, tak, coś pamiętam z tym. Ale ich tu już nie ma, fuck. Ale ciul, idziemy i tak. Domki jakieś. Chyba, że poczekamy, to może tu się zbiegną. Godzinkę jeszcze poczekamy. Jeszcze jedna. Nie, jednak nie. Chyba, że pogadamy. O, z tą panią. Jezu, to oko. Ej, ziomuś. Oj. Oj. Oj, szkoda. Ale to nonsens. W pojedynkę nie dasz sobie. O, już oczyściłem? Wód, kiedy ja oczyściłem tą kopalnię? Ej, ziomuś, nie pamiętam, żebym oczyszczał. To było dziwne. Które to? Które to? To. Gdzie on jest? Ej, kiedy ja to zrobiłem? Co ten pies? Te psy są dziwne tutaj. Baraki górników? Mam nadzieję, że nie zamierzasz w sprawie. Boże, ork. No. No. Spoko. 1000 złota, ty! Ej, dobrze. Ale ty brzydki. Hoho, jak zarymował. Huu! Nie czuję, jak rymuję. Dzięki. Też bym zarymował, ale nie umiem. Ja tu nie byłem przecież. Ej, kopalnia lewej ręki. Ja tu w życiu nie byłem. Kiedy ja ich oczyściłem? A może byłem?
byłem. Ale nie wiem kiedy. No dobra, no to w takim razie będziemy musieli zająć się czymś innym. Dobra, jestem. Ej, ogólnie musiałem zrobić przerwę, bo moja suka, w sensie suka, ale tu chyba też byłem. Mój pies płci żeńskiej, czyli suka, się obudziła. Musiałem ją wysadzić, że tak powiem, w sensie na dwór wziąć. Ale już jest wszystko pod kontrolą. Dobra, tutaj byłem. Z tego co... Tak. Tam byłem. Kurde, nie wiem gdzie iść. Tutaj też trzeba iść. Idziemy tam. Ale tam jest strasznie daleko. Kurde, ej. Dobra, Helgen, lecimy stąd i lecimy tam. Super to powiedziałem. Jeśli macie jakieś pytania, nie tylko dotyczące Skyrima, cokolwiek, piszcie w komentarzach, piszcie... O Jezu, się przestraszyłem. Piszcie wiadomości, ja odpiszę, wszystko fajnie. O, stąd będę miał szybciej. Nie widziałem tego, że mogę się tutaj tepnąć, że tak powiem. Okej. W lewo. Tutaj ubiłem smoka, z tego co pamiętam. Taki krwawy ziomuś. Okej. W Skyrimie podoba mi się to, że z każdej góry można niemalże bezpiecznie zejść. Czekajcie. Szybki zapis. I że nic się nam nie dzieje, można fajnie zejść ze wszystkich, kurde, gór. Wejść się może we wszystkie, na wszystkie nie da. I czy co to jest Lidia? Nie. Nie. Wait, what? Jak? I jak? Ja się pytam. Czemu? Wód? Czemu ona szybciej zbiegła ode mnie? A na skróty biegłem, ona nie. Dobra, w dupie. Lecimy dalej. Mam w ogóle ciastko. Sobie bym zjadł, ale nie. Później sobie zjem. Jak będę grał w LOLa, bo to ciastko rozpierdolu. Dobra, jakoś ładnie trzeba się dostać tam na dół. Siema! Co chciałem? Jak się przyjmie to, ten Skyrim w sensie, będziecie chcieć więcej, piszcie. Ja z chęcią ponagrywam to, bo ja i tak gram często w Skyrima, więc czemu by z tego coś nie nagrać? A zawsze to... Czekaj, który to bandyta, to ty? Czy ty? O, to ty. Ty też. LOL. Wy ty. Ej, kolejny. Ej, ziomuś. Okej. Fajne są te finishery. Podobają mi się. Chyba tutaj, nie? Tak. No, to ja na czym ja skończyłem? Idziemy ścieżką. Znaczy, rzeką. Ej, wait, what? Wait. Muzyka się zmieniła. Boję się. Wód, czemu muzyka taka? Smug! Smug! Chodź tu! Smorok mrozu, F5! A! Tarża szmato! Echwe. To cię podpalę, co? O kurde, ej, on mnie klepie. Ej, w dupce jeza. Ej, ziomuś! Wiecie co? kondycha, dobra. Okej, teraz już się sklepie. Klepie smoka! Chodź tu, teraz łuku. Ej, zaciąłem się. Dobra. Ej, Jezus Maria, przecież dopiero wyskoczyłeś w powietrze. Smoku, zabiję cię. W końcu ta gra na tym polega. Mniej więcej. Ciężki pancerz wzrasta. Ale się śmiesznie tepają, tak telepią po śmierci. To jest całkiem śmieszne. Smorok mrozu. Dobra, biorę. O fuck, za duże obciążenie mam. Jezu. Ej, Lidia, chodź tu. O, fajnie. Smoczka wchłaniam. Będę dźwigać twoje ciężary. To mogę ci dać, wiesz co, ziomuś? Może będziesz sobie to nosić, co? Jak może jakiś strój ci jeszcze dam? Nie, tego ci nie dam. skradanie, gówno. O, to też ci dam. Ubierz się, bo ci pewnie zimno w nóżki. Dobra, ledwo co? Ubrałaś się w te? Nie ubrałaś się, żal mi cię. Dobra, wchłoniłem sobie smoka. No, tak jak powiedziałem. Smoczą duszę.
Także fajnie, na pierwszy odcinek nam się trafił smoczek. Bardzo miło, sympatycznie, jest mi dobrze i lecimy dalej. Skakuj, ziomuś. Takie smoki spontaniczne są najlepsze. Tak, tak fajnie, tak klimatycznie. Klimatycznie. Nie. A tu co? A tu nic. Ehe. O, tu jest jakaś śmieszna rzecz. Można spenetrować ją też. Dobra, myślę, że dojdziemy sobie tam, tam gdzie trzeba iść. Nie skończę odcinkować. Jeszcze muszę się pieskiem zająć. Jezu, nienawidzę wił. Gij na śmierć! Jak tu zginął, jak tu umarł, ten nie żyje. Dridridium, tam cio. O, os. Nie, myślę, że. Fuck! Przydanie się przyda. Co ja podniosłem? Nie chcę tego. Włon mi z tym. Dobra, dalej tu gówno. Nic już nie ma. Dobra, dojdziemy sobie do tego śmiesznego rzeczki. Ale parkour! W ciężkiej zbroi po skałach skaczem. Niczym sukin sin skryt. W ogóle szkoda, że nie trafiłem na zorzę polarną. To już w ogóle byłoby bosko. I coś krzywo idę. O, tutaj to jest. Ej, trochę mnie klatkuje. Jeśli jakieś pomysły, co bym mógł zrobić sobie w następnym odcinku. Jeśli chcecie, oczywiście. Au, 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 au. Ej, nie zabolało mnie. Jezu, myślę, że to jakiś ziomuś. Co to jest? Falkret. Falkret, będą walić krety. Idę zwalić kreta. No dobra, to pobawmy się jeszcze chwilę. Przed zakończeniem odcinka. Nie dość. Zobaczymy, ile fajnych rzeczy z was dropnie. You're pięknie. Jeszcze gdyby smok nas zaatakował, to byłoby śmiesznie. To była już taka rzeźnia z dupy. Wszyscy się jarają. O! O! Poprawiam sobie jednoręczną przynajmniej dzięki temu, a oni mi nic nie robią. To jest dobry deal. Worth it. Worth it. Dobra, nudno. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się, piszcie, co myślicie. Lidia, szaleńcze! Bo go zabijesz jeszcze. Zabiła. Jeśli chcecie tego więcej, jeśli się nie przyjmie, to oczywiście nie będę tego nagrywał raczej, bo coś, co nie będziecie oglądać, to nie ma sensu, żebym nagrywał, prawda? Także piszcie, dajcie znać. Ostatni świadek został zabity, 2000, co? No, także to by było na tyle. Siemanko, trzymajcie się i cześć.